Cześć kochani, z tej strony Tomki. Jeśli chcecie sprawdzić innych youtuberów lub znajomych, to wyślijcie im filmy. Zobaczymy, jak z kolei oni sobie poradzą z zagadkami. A teraz zapraszam do filmik. Przed podaniem przeze mnie odpowiedzi, sami spróbujcie odpowiedzieć na zadaną zagadkę. Powodzenia. Zagadka numer 1. Kobieta idzie środkiem torów kolejowych. Nagle widzi pociąg na torach kolejowych, przez które ona zmierza. Jednak kobieta się tym nie przejmuje i nie schodzi z torów, a wręcz zmierza do pociągu. I następuje kontakt między nią a pociągiem. Mimo wszystko uchodzi ona z życiem, a wręcz nic jej się nie stało. Jak to możliwe? Odpowiedź za 3, 2, 1. Odpowiedź to: pociąg stał na stacji. Nie jechał. Kobieta podeszła do pociągu, zobaczyć go z bliska i go dotknęła. Zagadka numer 2. Więzień jest zamknięty w celi. Jest to jednak słabe więzienie, źle zabezpieczone przed ucieczką. Postanowił więc, że ucieknie. Na górze celi jest okno. Jest jednak bardzo wysoko, a ściana jest prosta, po której nie da się wdrapać. Okno nie ma krat. W celi jest łóżko, umywalka i kibelek, ale wszystkie te rzeczy są przymocowane do ścian i nie da się ich przestawić. Żadne z nich nie jest pod oknem, więc nie można po żadnej z tych rzeczy się wdrapać. Jednak cela jest na parterze więzienia i nie ma betonu na dole, lecz ziemia. Ściany z kolei są betonowe. Więzień próbował już kopać, ale strasznie długo mu to szło i uznał, że nie ma szans, żeby w ten sposób się wydostał kiedykolwiek. Jednak znalazł inny sposób na wydostanie. Jak to zrobił? Odpowiedź za 3, 2, 1. Odpowiedź to: kopał w ziemi i wszystko podrzucał pod okno, aż uzbierała się taka kupka, dzięki której mógł się wydostać przez okno. Zagadka numer 3. Zwykle jestem duży, choć mogę być też mały. Nieraz zginęło przeze mnie wiele ludzi, choć pewnego razu straciło życie przeze mnie wielu ludzi i to rozsławiło mnie na cały świat. Ciekawe jest, że widać mnie tylko w małej części, podczas gdy większość jest ukryta. Czym jestem? Odpowiedź za 3, 2, 1. Odpowiedź to: górą lodową. Statki góry lodowe wpadają, a najbardziej znany przypadek to Titanic. Zagadka numer 4. Jestem długi i chudy. Wielu pożąda mnie i wręcz jestem nieodzowny codziennie. Niektórzy używają mnie nawet kilka razy dziennie. Dotykają mnie, a ja daję im fałszywy, dobry nastrój. Kiedyś była na mnie większa moda. Obecnie popularność moja spada. Dla wielu jednak jestem czymś, co zabija. Czym jestem? Odpowiedź za 3, 2, 1. Odpowiedź to: papierosa. I to już wszystko w tym filmiku. Buziaczki.